Was serdecznie w kolejnym odcinku ze Zbuntowanej. I jak widzicie na załączonym obrazku, udało mi się zbudować dom. Darararam. Tak jest, udało mi się już zbudować za te trzy skrzynki skarbów plus to, co jeszcze tam Miranda sobie wykopała. Chyba już wszystko sprzedałam zresztą. Tak, wszystko jest sprzedane. Udało mi się stworzyć taki malutki domeczek. Jest tylko kuchnia, łazienka, mały salon i sypialnia. Wszystkie warunki zostały spełnione, dlatego mogłam sobie na to pozwolić. I tak, pojawiły się mody. Dzień dobry. Jak żeby inaczej, bez modów po prostu się nie da. Nie da się. I tak się prezentuje nasza kuchnia. Taka skromna. Łazienka. Salonik. Jeszcze nie jest wszystko zbyt jakoś mocno udekorowane, bo też brakowało mi pieniędzy. Nawet się znalazł komputer, proszę bardzo. Tak się dorobiła nasza Miranda, która sobie śpi. Swoją drogą zmieniła też fryzurę, jak możecie zauważyć. Teraz się tak prezentuje. Myślę, że taka zmiana jest fajnie. Ta grzywka zasłoniła jej pryszcza. Tak jest. Więc jest nieźle. Przebrałam ją też, co zobaczycie jak wstanie. I cóż, plany na dzisiejszy odcinek są takie. Robimy, że to się tak rozłącza. Plany na dzisiaj mam takie, że po pierwsze, mamy urodziny w tym odcinku i będziemy już dorosłe, moi drodzy, tak? Stwierdziłam, że nie będę tego przedłużać, nie będę zwlekać, bo chcę już iść do przodu z tym wyzwaniem. Nie chcę, żeby ono miało 30 odcinków. Najchętniej zamknęłabym je w 10. Więc no. Także tak. Nie wiem, co mówiłam, bo mi przerwali nagranie. O, Miranda wstaje. Jest 22, super po prostu. Idealna pora na wstawanie. Nie wiem, niech ona sobie pogra w coś? Nie pamiętam, co już mówiłam. Wybili mnie z rytmu totalnie. To łóżko na razie jest takie wielkie i tak średnio tu pasuje do tego pokoju. Szczerze powiem. Lepszego na razie nie znalazłam. Dlatego jest jak jest. I poza tym pokój się potem powiększy, więc wiecie. Po prostu musimy uzbierać jeszcze fundusze, dlatego niech ona tu pogra i będzie kopała dalej. Aktualnie mamy tutaj piątkę z plusem. I to jest taka ocena, którą chciałabym utrzymać. I więcej nam do szczęścia jest niepotrzebne. Natomiast... Boże, z nimi nie mamy żadnej relacji, mimo że byliśmy na randce. Z kim ty masz wziąć ten ślub, dziewczyno? Tak, ja już tutaj mam poważne plany, już chciałabym w przyszłym odcinku nawet zrobić ten ślub. Bo jak wiecie, na normalnym życiu w Simsach nie jest wcale dużo tych dni. Chyba jest 27. I to bardzo szybko zlatuje. A jeszcze podejmiemy sobie karierę. Chciałabym, żebyśmy założyli rodzinę, więc nie będę zwlekać nie wiadomo ile i też przedłużać tych odcinków, przedłużając jej wiek, więc no. Sami rozumiecie. No i oczywiście musimy już płacić rachunki, bo postawiliśmy sobie dom. Więc tak. W ogóle po co ci każe grać? Chodź kopać, to ci podniesie zabawę. Tak, nocne kopanie. Może będzie kolejny skarb? Wiecie. Tyle szczęścia, to byłby szok, ale kto wie, może tutaj... Oj, to było na tyle, jeśli chodzi o nasze szczęście. Sprzedałam wszystko? Tak, dobrze. Dobra. Umyjmy się ładnie, może coś zjemy. I wiecie co, ja dzisiaj dzisiaj chyba nie pójdziemy do szkoły. Albo dzisiaj pójdziemy do szkoły, ja jeszcze z nią pokopię i takie różne sprawy. I wrócę do was dopiero w środę, jak ona będzie miała urodziny. Tak zrobimy. Żeby tutaj już nie przedłużać i nie marnować czasu. Także małe cięcie. Kochani, nie uwierzycie, co się stało. Po prostu wykopałyśmy kolejny skarb z Mirandą. Proszę bardzo. I po prostu nie wierzę w to, ale się udało. Nie wiem, jak ona to robi. Po prostu jest genialna. Dlatego wróciłam do was i wiecie co? Spać nie. Bo jutro masz urodziny, w związku z tym jutro po pierwsze nie idziesz do szkoły, nie ćwicz przemowy, tylko skorzystaj sobie, weź prysznic. I ja chciałabym spróbować zaprosić tego blondyna. No tak, tego pajaca, który nas wystawił. Bo nie ukrywam, że on jest... No spodobał mi się wizerunkowo, tak. No i jej się też podoba. Jak mogliście zauważyć ostatnio. Ma tutaj z nim aż dwa piorunki. O, ale ten już jej się spodobał, zobaczcie.
Po prostu nie wierzę w nią. Zdecydować się nie może. Jak tamten nie będzie chciał do nas przyjść, wtedy zaprosimy Wicka. No i trudno. Ach, może jej przeznaczeniem jest związać się z Rudym Simem. Podobnie tak jak jej mama i ojciec też są Rudzi, więc może takie jest przeznaczenie w jej rodzinie. Kto wie. To kupiłam nam też zlew, bo zauważyłam, że nie mamy zlewu. O, i przydałoby się zapłacić rachunki. O, te 58. Co to dla nas teraz? Najpierw do blondyna, tak? Zobaczymy, czy do nas przyjdzie. Aha. No przykro mi, Valenty, straciłeś swoją okazję, mogłeś być naszym mężem, ale nie będziesz. Życie. Mi się wydaje, że musieliśmy go poznać w jakimś sklepie, jak kupowałam coś i dlatego... I to było na tyle, jeśli chodzi o moje plany. Więc cóż, na razie idziemy spać, a ja znowu wrócę do was. Jak ona się trochę wyśpi i może łaskawie ktoś się z nami umówi. Proszę bardzo, my się tutaj już budzimy ładnie i spróbujemy jeszcze raz zrobić to samo co przedtem, czyli najpierw blondas. O, ale czy do nas przyjdzie? Co za... Czekajcie, nie poddawajmy się, spróbujmy z nim porozmawiać. Ale się uparła mnie. Wybrałam męża i chcę tylko jego, tak? Podniesiemy z nim relację za pomocą rozmowy. I może przyjdzie. Stój, idzie już do kompa, czekaj. Zadzwoń jeszcze raz. Będziemy próbować do skutku. Tu się ważą losy twojej przyszłości. Czy teraz będzie za późno? Jest! Miranda, weź się ubierz, ubierz się, idziemy. Właśnie jeszcze wam nie pokazałam jej ubrania codziennego. Ściągnęłam jej taki komplecik. Podejdź tu, zaprezentuj się tak, tylko nie w kwiatka. Boże święty, tutaj jest tak ciasno, że nie ma nią jak stanąć. Ale taka, taki golfik, pół golfik właściwie. I taka bluzeczka na to. I spódniczka, ciepłe rajstopki i takie botki. Tak pomyślałam, że to taki spoko strój jak na nastolatkę i jednocześnie taki w miarę ciepły jak na naszą jesienno-zimową aurę, która tu wiecznie trwa. Więc spodobało mi się. I tak chyba ten strój zmienimy jak ona dorośnie, bo chyba nie można mieć go. O, jest. Powitaj. Boże, jak on mi zaraz zwieje, to ja się zdenerwuję. Ach, już w ogóle spadł nam jeden piorunek, czy mi się wydaje? Oj, co ja klikam? Jest w tych emocji, bo ja się boję, że on mi tutaj zaraz zwieje. Zobaczymy, czy to zadziała. Od razu idziemy na całość, na flirty i tak dalej. Jak on ma Valenty. No ej! Dajesz. On nas lubi, bo mu tam poszły jakieś te... Poszły mu plusiki jakieś. Pragnienie się spełniło, znaczy się. Sama nie wiem, co ja już plotę. Tutaj jeszcze za wiele nie mamy. Może dowcip. I potem znowu go oczaruj i... Więcej zapytaj. Jakie są twoje pragnienia? Please, pokochaj nas, bo... Nie wiem, czy wiesz, ale zostaniesz naszym mężem. I ojcem moich dzieci. Tak. Miranda i ja obejmujemy się. Nie ma sprawy, czekaj. On nas lubi. Nie ma sprawy, uszczęśliwimy cię. O, jest sugestia. Może jakiś masażyk? Już jest naszym przyjacielem. Dobrze nam idzie. Będzie nasz. Jest! Zakochał się w nas. A jeszcze nie możemy zaproponować mu związku? Hmm.
Zapytajmy go, czy się mu podobamy. Podobamy się mu. Nie odchodź, ale dobra. Okej, to nie szkodzi, bo jutro chciałam tylko, żeby on przyszedł na nasze urodziny. Więc tylko mam nadzieję, że on przyjdzie. Boże, żeby on przyszedł, proszę. Niech ona sobie coś zje. Może być makaron z serem. A my się widzimy już jutro, kochani, na naszych urodzinach. Ale teraz nie wiem, czy zrobić je w dzień, żeby on nie był w szkole, wiecie o co chodzi. Czy czekać do... pokaż to, ona ma do 13. Zrobimy te urodziny jakoś o 15. O, tak będzie najlepiej, więc znowu cięcie i widzimy się, a właściwie słyszymy jutro. Kochani, zaprosiłam na randkę tego blondasa, ponieważ chcę jej podnieść pasek aspiracji przed tymi urodzinami. I chciałam sobie zrobić właśnie takie skromniutkie w domku, że wiecie, tylko on i Miranda. Nie chcę zapraszać Rudzielca, bo mamy z nim serce i się boję, że będzie spięcie między nimi. Więc wiecie, tak kameralnie, a Rudego, nie wiem, zaprosimy innym razem. Poczekajmy na tego blondyna. Blondyna, on ma na imię Walenty. Mogłabym chociaż zapamiętać jego imię. Przybył. I co on by sobie życzył od nas? Gramy, rozmawiamy. To nie on, to jakaś Faustyna. Gdzie ten Walenty? O, tutaj. OMG. I jeszcze mu się zmieniło. Nie, to samo, dobra. Powitaj go. Ona już poszła do komputera, nie? Masakra. I tak szybko tą randkę zrobić, żebyśmy zdążyli jeszcze torcik. Mach, mach, mach. Flirtuj, słodkie słupka. Rozmawiaj, froteczki. Graj papierkami nożyczki. Sugestia, słodkie słówka. Zaraz im tutaj podniesiemy. A zabawiaj dowcip. O, jest pocałuj. Pierwszy pocałunek Mirandy, OMG. Wystarczy tego grania. Dawajcie. O, miłość, miłość, rośnie w ogóle. Uwaga. Proszę, Manuska. Jak słodko. Odrzucił nas? Nie wierzę, zepsuł nam urodziny. Odrzucił nas. Nie wierzę. Jaki typ? Nie. Czemu on nam to zrobił? Wiesz co? Nie wierzę w niego. Zatańczysz ze mną chociaż? Zobaczcie! Jak mi teraz przykro! Te świeczki już. Więc szybko. Ostatnie pocałunki. Jest mi przykro bardzo, ale trudno. Dla Mirandki. Może nie będzie jej tak bardzo przykro. Oj, oczywiście jak chcę zrobić ładne zdjęcie, to mi wszystko przeszkadza. Screen musi być. Wiadomo. Tak i jup. Pięknie. Tamten z taką miną naprawdę. Dajesz mi randkę. W
wkraczasz w dorosłość. Koniec twoich buntowniczych, młodzieńczych lat. Brawo! On mnie załamuje, ten koleś. Oh, Jesus Christ, co oni z nim zrobili? Fu! Aha, tutaj mamy... jego postaszmy i jego postaszmy. Chyba, że jest ktoś ciekawy. Dobra, wystarczy tych dwóch. Postarzył się przy nas, nie? Fu, jak ona wygląda. Musimy zrobić cięcie na metamorfozę. On jest spoko, tylko ma taki szpiczasty nos, a tak poza tym jest spoko. Może zmądrzał. Co byś chciała? Wyprowadzka. Kupię to. Ochocza hedonistka. No dobra, to małe cięcie, ja ją muszę przebrać i zmienić jej fryzurę. Szybko. Proszę bardzo, moi drodzy, tak się teraz prezentuje nasza Miranda. Myślę, że wygląda fantastycznie wręcz. Jest śliczna i pięknie się uśmiecha i jest szczęśliwa i tak się prezentuje w całości. Mam nadzieję, że wam się podoba, tak jak mi. Jeszcze jej cyknę focie. Tak jest. I co, moi drodzy, tutaj może odbierzmy ten telefon. Już przestań pozować, kochana. Kto tam do ciebie dzwoni? Ktoś, babka z restauracji, no dobra. Pajacu, czy ty będziesz nas kochał? On nas ewidentnie nie chce. Czemu on się nie zmienił? Ja proponuję go zaprosić i zobaczyć... jak on się zmienił. Może on będzie dla nas lepszy, bo blondyn jest bardzo niemiły. Naszym przeznaczeniem jest chyba rudzielec. Tak. Takie, wiecie... intensywne poszukiwania partnera na męża. Idź sobie. Wyjdź stąd. Wyjdź z mojego domu, skoro tak mnie potraktowałeś. Na tym jakoś lepiej wygląda. Niż w tym płaszczu. Koleś. Odejdź od mojego komputera. Żegnam cię. Prędko się nie zobaczymy. On od razu przechodzi do rzeczy. Zobaczcie, on jest słodki. Może nie jest tak piękny jak ten blondyn, ale to słodkie. Zobaczcie. Ojej. I tak sam z siebie, nie musiał nawet nic klikać. To jest przeznaczenie, moi drodzy. Zobaczcie, jak ona się cieszy. To wszystko moja wina. To ja źle wybrałam. Wybacz mi, Mirando. Co by na to? Jak słodko. Zaraz cię wezmę w obroty. Miłość, to jest miłość. Boże, to było przeznaczenie. A ja szukałam w ogóle nie tam, gdzie trzeba. Naprawdę. Ja szukałam nie tam, gdzie trzeba. Popełniałam wielki błąd. Czekajcie, ja to zapiszę. Zapisałam na wszelki wypadek. No i patrzcie, 17 tysięcy wpadło, nie? Ojejku. Jesteśmy po prostu... Pokaż się, kochany. Wyglądasz pięknie, tylko fryzurę bym ci zmieniła. A tak poza tym to tak... Szkoda, że to nie z tobą przeżyliśmy pierwszy pocałunek, ale to nic. No. Zobaczcie tylko, jacy piękni. W ogóle ona jest wyższa od niego? Ona jest w ogóle jakaś większa od niego? Czy tylko mi się tak wydaje? W ogóle kwiatek przez ścianę przechodzi? Sweet, sweet, sweet. Szkoda, że tak zlamiłam i to nie z nim był nasz pierwszy pocałunek. Ale to nie szkodzi. Ja to naprawię ten swój błąd, tak? Siadnij sobie, a ja muszę go teraz przebrać przebrać i zmienić wygląd, więc znowu robię cięcie.
Kochani, tak się prezentuje nasz Wicek po przemianie. Zmieniam mu włoski. Tak, ja i moje sterowanie kamerą. Zmieniam mu włoski, ubrałam go inaczej, proszę bardzo. I jaki przystojniak, nie? Poza tym, dodatkowo, co ja znowu zrobiłam? Dodatkowo, zobaczcie na to, starszy oficer, czy wy to widzicie? Nie dość, że ciacho, to jeszcze tak ustawiony koleś. A ja chciałam brać jakiegoś głupiego blondyna. Jeszcze co jakieś rangi ma, umiejętności powybijane, po prostu wow. Więc tak, moi drodzy, jestem zachwycona, że Miranda trafiła na tak dobrą partię. I to praktycznie sama, on ma jeszcze pragnienie założenia rodziny i zdążyć do tego jubileuszu, po prostu się rozpływam nad nim. Rozpływam. W ogóle to muszę troszkę powiększyć sypialnię, żeby on też się dostał do tego łóżka. No i tak, myślę, że w przyszłym odcinku zrobimy wesele. Także czekajcie na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejsze losy naszych bohaterów wam się podobały. Ja jestem zadowolona bardzo z tego odcinka. Cieszę się, że Miranda ma swojego mężczyznę, że dorosła i może zakładać swoją rodzinkę. I niedługo będziemy też myśleć nad pogodzeniem się oczywiście z rodzicami. Jak widzicie, gdzie nam powoli to spada, ale i tak jest wysoko, więc będzie co robić, tak. No i cóż, na dzisiaj to było tyle. W przyszłym odcinku czekają nas kolejne zmiany. Mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja. I zobaczymy, jak to wyzwanie się dalej nam potoczy. W sumie to już prawie koniec, bo jeszcze zostało nam się pogodzić z rodzicami i tyle z tego wyzwania. Myślałam, żeby Mirandzie, gdzie co, znaleźć pracę, ale jak sobie tak patrzę, że on ma taką dobrą pracę, to sama nie wiem, czy ją wyszli do tej pracy. Jeszcze się zastanowię nad tym, bo w sumie będzie niedługo w ciąży na pewno i tak dalej, więc wiecie. I jeszcze sprząta. No nie. No nie wierzę. Po prostu facet ideał. Jestem zachwycona. No dobra, ale już nie przedłużam. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. I cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Estrepie, morwą mnie dziś łóż. Błądaj jak kancy! Oh, oh, pane Silo! Oh.